Na samym wstępie chcę tylko powiedzieć, że nagranie tego jest dla mnie mega ciężkie, ale że miałem o to mnóstwo próśb już od dawna i nawet kiedyś to nagrywałem, ale już po kilku miesiącach troszkę wyszedłem z wprawy i tak. Zaczynamy Simsy. Więc tak, hej wszystkim, tu Glitch i witam was w pierwszym odcinku Simsów. Ja się tej serii boję. Na samym wstępie mówię, nie dawajcie mi subów. To, że teraz nagrałem Simsy, nie oznacza tego, że zmieniam kanał na Simsy. Nie. Cały czas będę nagrywał MSP, Simsy będą serią poboczną, która będzie pojawiała się o wiele rzadziej, w miesiącu 1-2 odcinki i ogólnie filmiki związane z tematyką MSP. Nie chcę tego wstępu zbyt długo robić, dlatego że wiem, że pewnie to będzie trwało długo, ale jak już pewnie widzicie, mam przed sobą Sima, którym jestem ja, ale jest on z serii Anety. Stwierdziłem, że skoro nagrywam Simsy, to jednak wezmę glitcha od Anety, dlatego że Simowy glitch już ma nawet fanpage na Instagramie, glitcha z ręki. Więc nie chcę zbytnio robić zamieszania i tak, ogólnie rzecz biorąc, Mateusz, czyli ja, ma depresję. No i przez tą depresję ma bardzo zmienne humorki, teraz jest bardzo smutny, a wcześniej był dosłownie pogodny, a jeszcze wcześniej był szczęśliwy, więc wiecie, depresja na całego. A że Mateusz raczej chce tę depresję pokonać, to postanowił zabrać wszystkie swoje manatki, dosłownie wszystkie, tu jest nawet jego buda, serio, i przeprowadzić się do otoczenia z psów i kotów, nie pamiętam nazwy tego otoczenia. Brindleton Bay. No ale naszym głównym zadaniem będzie to, aby Mateusz się rozwijał, pokonał depresję, swój nauk z paleniem, albo nie, bo w sumie mogę mu to zostawić. Okej, więc tak. No je, już spokojnie. Gdzie ty idziesz? O nie, jeszcze nie mogę tam tego pokazać. Jak już mówiłem, Mateusz ma swoją całą budę. Ma łóżko, ma mikrofon od Anety, ma cokolwiek to jest. Ma też krzak do sikania, ale za nim pewne schody. A kiedy po nich zejdziemy, odkryjemy, że Mateusz ma dom pod budą. Ogólnie ja nie jestem dobry w budowaniu w Simsy, ja wolę tworzyć Simów albo tworzyć jakieś patologiczne historie i się nimi bawić, ale nie budować. Ale stwierdziłem, że postaram się i stworzę Glitchowi dom pod budą. Chciałem, aby ten dom w ogóle był cały ze złota, z marmuru, taki luksusowy. Co z tego, że tutaj ma budę bez drzwi, tylko na dole ma taką chałupę. Więc mamy tutaj złote żyrandole, marmurowe schody, złote drzwi. Dalej tutaj mamy salon z jadalnią. Ogólnie nie wiem czemu, ale bardzo pasował mi kolor czerwony i reszta domu jest w kolorze czerwonym. Gdzie ty idziesz? Tutaj mamy barek, z którego tak nie będę korzystał, ale okej. Okay. Tutaj jest taka mini jadalnia, tu mamy stos książek do czytania, tutaj mamy wypasione kino domowe, wszystko. Tu jest globus, który też jest w sumie alkoholem, ale okej. Okay. Tutaj mam małą kuchnię, do której się przyznam, że była gotowa, ponieważ nie chciałem się jej budować, tylko wziąłem ją sobie z gotowych rzeczy. To jest właśnie ta kuchnia za 8000 simoleonów. Tutaj jeszcze mamy kominek i tutaj mamy sypialnię, z której jestem szczerze najmniej zadowolony, bo mi się jakoś nie podoba, ale myślę, że potem ją jakoś poprawię z czasem. Tutaj trzyma swój sprzęt do nagrywania na YouTubie, tutaj mam jeszcze aparat na tym położony do nagrywania. Co z tego, że go nigdy nie użyję, ale okej. Ma takie bardzo seksowne czarno-złote łóżko z panterką. Być może będzie dużo barabara. Ogólnie też chcę, aby Glitch troszeczkę się podszkolił w swojej masie ciała, więc będzie dużo ćwiczył. Oczywiście też będzie grał na gitarze i będzie też śpiewał. No i tutaj mamy łazienkę, która też oczywiście jest gotowa, bo nienawidzę budować kuchni i łazienki. Aczkolwiek ta łazienka mi się mega podoba i jestem z niej dumny, mimo tego, że nie jest moja. Co ty chcesz zrobić? Chcesz się wykąpać? Dobra, to idźcie wykąp. Może ci to jakoś poprawi nastrój, cokolwiek, nie wiem. Kiedy już się wykąpiesz, to myślę, że dobrze by było, gdybyś coś, nie wiem, zjadł na szybko, myślę. Chipsy, grosze, herbatniki w kształcie zwierząt, jogurt. Kim ty, babsztylu, jesteś? Ja ciebie tu nie chcę, idź mi stąd. Przywitaj ją ładnie, bądź mi przyjazny, potem ją wyprosisz. Dobra, bądź miły, Glitchuś, bądź miły. A no tak. Teraz się zacznie. Może dobra, nie jedz, tylko weź ją przywitaj, bo ona tu nas odejdzie stąd. I przy okazji potem je zrobisz może też jedzenie, bo przydałoby się chyba coś zrobić do jedzenia. Chociaż nie wiem, czy ona czegoś nie przyniesie. Czasami tak robią Simowie, że coś przynoszą. Glitch, ty śmieciu! Okay. Co? Zaprosiłem ją. Ona powiedziała, że kiedy indziej, po czym wlazła do środka. O co biega? Trzeci poziom gotowania, o okej. Okay. Czemu wy się nie lubicie? Przecież dopiero było... dobra, zapytaj, minął dzień. Więcej. Opowiedz dowcip o pąkl... o czym? Pąklach. Co to pąkle? No czemu ty go nie lubisz? Dobra, dość tego, wypraszam cię stąd. Co masz do aspiracji? Napisz 4 utwory. Dobra. Chyba mogę to napisać na komputerze, co nie? Kariera...
więcej opcji, napisz. Jezu, jak to się robiło? Aha, kliknij na instrument, jestem głupi po prostu, okej. No i gdzie to jest? No tu nie ma opcji, napisz utwór. Czy tego nie ma na gitarze? A jak ci kupię, nie wiem, pianino czy coś, to będzie okej? Ogólnie, żeby nie było, to ja w Simsy grałem długi czas, ale miałem też dość długą przerwę od Simsów i tak troszkę zapomniałem wszystkiego. I będzie śmiesznie. Nie wiem, może ci kupię... co ci mogę kupić? Tu jest w sumie dużo miejsca, więc może ci kupię takie pianino. Fortepian. I czy teraz możesz napisać coś, czy nie możesz? O co chodzi? To może ci podszkolę w graniu, bo widzę, że masz czwarty poziom. Ćwicz. Muszę jeszcze mu zrobić basen, bo tu nie ma basenu dla niego. A on przecież jest syrenką. Dobra, weź się umyj, wykąp się, po prostu się wykąp, nie robię nic takiego wielkiego. Zapomniałem, że on tak się kąpie, serio. Okej, okay, glitch nie wytrzymał i się poiszczał. Więc myślę, że w tym momencie skończę odcinek. Boję się, że to się w ogóle nie przyjmie, że nikt tego nie będzie oglądać. A jednak troszkę się napracowałem nad tym podwodnym, co? Piwnicznym domem, więc tak. Mega dziękuję za obejrzenie. Okej, może nawet się nie będę pokazywał, żeby nie było trochę prywatności. Okej, więc myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. Dziękuję za obejrzenie. Uciekłeś, serio? Ja póki co glitcha zostawię tak jak jest. No i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Aha, wstałeś, świetnie. Co? O Jezu, nie płacz. Dobra, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Nie dawajcie mu słów, proszę was. Na razie, pa pa.